Dzień dobry, Green Velo, dzień drugi. Miało padać i padało w nocy, ale teraz jest piękne słońce i zapowiada się, że na razie padać nie będzie. Dzisiaj chcemy dojechać do Augustowa. To jest jakieś 55-60 km. 50 km, tam 60, ale potem chcemy objechać jeszcze trochę Augustów. Zamelinujemy się w Augustowie i zwiedzimy Augustów, bo żeby to była też wycieczka nie tylko turystyczna, ale też i krajoznawcza. Ma padać, także dzisiaj taki może być trochę trudniejszy odcinek, w sensie pogodowym. No i zobaczymy. A dzisiaj zatrzymaliśmy się w agroturystyce Sośniaki. Polecamy, bardzo fajne domki. Można też rozbić namioty przy samej Biebrzy. Mega klimat. Bardzo piękny kemping. Dzisiaj wyspaliśmy się jak mało kiedy na takich wyjazdach. Teraz śniadanko i za chwilę ruszamy dalej. Szef kuchni Adam, co dzisiaj poleca? Dzisiaj będzie masło smażone. Do masła dodamy trochę cebuli, boczuś, no i na końcu jajeczka. Czyli będzie jajecznica z jajkami? Jajecznica. Coś nowego dla nas, zawsze była jajecznica bez jajek. A teraz będzie jajecznica z jajkami. Robiona przez tego pana. Także opłacało się, że dama. Także wreszcie będzie jajecznica z jajkami. Godzina prawie dziewiąta, czyli już kilka minut po dziewiątej. Nawet zaraz pół do dziesiątej. A my ciągle tu. Mieliśmy wyjeżdżać przed dziewiątą, a właściwie po ósmej, ale jeszcze ani razu nam się to nie udało. Ale to dopiero taki w sumie pierwszy dzień, można powiedzieć drugi. Także zobaczymy. A ty co o tym sądzisz? Sądzę, że i tak jest postęp, bo wyjeżdżamy już przed dziesiątą, a nie po dziesiątej. Ja mam pytanie, a sobie oni ci płacą za te reklamy, czy tylko tak jeździsz? No jakby ich nie płacili, to bym tego nie nosił, nie? Ten Lotos, jeden, drugi, Gdańsk nasz, kochany, co tu jeszcze mamy? O, to najbardziej liczę tę firmę właśnie, o, tutaj. Tutaj, żeby pieniążki spłynęły na podane konto. A co mamy tu? No to BMW to tam testowy samochód tylko. No nie ma co się śmiać, no trzeba tył płacić. Tył jeszcze robi, co to zaplacić tył. Trzeba. Zrobić. Zabierzesz się z nami? Jadę. Dzień dobry. To dzisiaj tylko pod sklep jedziemy jakby co. Jak tam dupki bolą? Nie jest źle. A tu jedziemy prosto czy prawie? Prosto. Nie jest źle. Zmierzamy do sklepu, na shop. I opuszczamy miejscowość goniąc i opuszczamy też asfalt. Widzę, że tu chyba bruk. Oh no. Dobra, puśćmy to auto może. No, Rozi. Siema. Hej, cześć. Małe bocianki są, zobacz. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się nad Biebrzą w Parku Narodowym, w Biebrzańskim Parku Narodowym. Nadal, cały dzień dzisiaj jeszcze Biebrzański Park Narodowy. Jesteśmy w miejscu, w którym znajduje się piękna ta tablica informacyjna, której kompletnie nie możemy rozszerzać, ponieważ znajduje się zbyt daleko od nas. Po Biebrzańskim Parku Narodowym jedziemy cały czas wzdłuż rzeki Biebrzy. Dużo ptactwa, ogólnie ładne widoki. Wszędzie płasko, dziko. Dzisiaj pogoda nam sprzyja. Spodziewamy się po południu deszczu, ale na razie jest mega przyjemnie. Trochę popadało, więc się nie kurzy. Temperatura około 17 stopni. I teraz wyszło słońce. Ale bez słońca było równie przyjemnie. Taka idealna temperatura do jazdy. Jest
jesteśmy w morze jesionowo-dębowskie. Muszę powiedzieć, że Adam niestety się opuszcza, bo nie robi kawy, tylko owsiankę. Ja zupełnie tego nie rozumiem. Ja zamówiłem kawę oczywiście. No i niestety, musi zrobić teraz specjalnie dla mnie kawkę. A tu chłopaki jakieś owsianki jedzą. Ja nie wiem, co się dzieje na tym wyjeździe. Gorące. Dobra, leci wszystko. Żeby tu szef Czynciowi zrobić szybko kawkę, no po prostu trzeba dogotować wody, to nie może być tak mało, to trzeba jeszcze dograć. No kawka musi być. Przecież sobie owsianki nawet nie zamieszałem. Widzisz takie poświęcenie? Tylko narzekasz, że nic o ciebie nie dbamy. No nie dbacie. Tylko miałczek w lewo, miałczek w prawo. Co jest, Wojtas? Co to jest? Kanapkę czekoladową. I do tego owsianka. Truskawkowa. Trzeba naładować energię na dalszą część podróży, aby nie było małej awarii jak wczoraj. Co masz takie fajne ciastko czekoladowe? No, taką fajną kanapkę czekoladową. Miało być ciasteczko, ale wyszła kanapka. Chciałem to podzielić, a to się niestety... Znowu zjedli beze mnie. Nie, banana tutaj ci przygotowałem. Chcesz banana z benzyną? Dziękuję, banan. Tak. Banan też spoko. Prosto. Tu się zatrzymujemy. Znajdujemy się na śluzie wodnej kanału Augustowskiego. Jest to podobno pierwsza śluza. Bardzo stara, jak widać. Nie wiem z którego roku, ale pod samym drewnie widać, że jest stara. Tak. O, stara. Chyba to nie był zabytek. Ale jest stare. Czuć lata. Jest tu duży ruch w ogóle na tym mostku. W ogóle jest bardzo fajna, bo cały czas wygląda na sprawną. Mimo, że ma swoje lata, to wygląda na sprawną. No i tak w sumie to tyle mogę o tej śluzie powiedzieć. Tutaj statki wpływały, nalewała się woda i wypływały. Prościutko na Augustów. Siema. Widzimy się w maku. Jest bur. Szkoda, że nie bóbr. Na tym wyjeździe w ogóle nie widziałem ani bobra, ani borsuka. Zradzamy gryźwelo na chwilę. Bo w sumie to można jechać w lewo i w prawo na gryźwelo. Aplikacja pokazuje, że pojedziemy w prawo, ale my pojedziemy w lewo, bo chcemy być szybciej w Augustowie, żeby nas deszcz nie zmoczył i chcemy zwiedzić Augustów. W Augustowie nocą, ze spiżową mocą. Rzeka Netta. Kanał Augustowski, to też wezwanie na kajaczki za jakiś czas, myślę. Wiele śluz, wiele przygód na pewno. A chłopaki sobie jadą drugą stroną. Droga krajowa, no ale chcieliśmy zrobić skrót do Augustowa, żeby nie objeżdżać jeziora. Myk cyk, jesteśmy w Augustowie. Najpierw szukamy jakiejś miejscówki, żeby zostawić rowery, no i wtedy pójdziemy trochę połazić po mieście. Do Elbląga mogę przyjechać. Do Elbląga. Siema, co jesz? No hej. Jacek, bo tu jest, on się nazywa po węgiersku. Czy tak. Z Węgier? Z Węgier, ale bardzo dobre ogórki ma osobne. A panowie jak tam? Dobrze. Ja zaskoczę wszystkich. Też wziąłem placek po węgiersku. Jesteśmy tak blisko granicy węgierskiej.
głupio było nie wziąć kawka. To tak w ogóle to jesteśmy w takiej legendarnej restauracji Albatros w Augustowie. I szukamy tych 7 dziewczyn z Albatrosa. A tylko Beata jest. Siedzi cały czas na ławce ale i moknie. Ta jedyna. Jedyna Beata siedzi na ławce, moknie. Potem wam pokażę. Obiadek w Albatrosie zjedzony. Gdzie są te dziewczyny tego Albatrosa? Tylko Beatka została. Idziemy zobaczyć z tu Beatka. Beatka to ta jedyna. I tak siedzi sobie sama tutaj. Czeka na uchwał. Smutna. Betty. Smutna Betty. No ale dobra, no nie chce siedzieć. To jest popularny deptak. Ale nie wiemy, czy jest bardzo popularny, bo tu więcej samochodów niż pieszych. I jestem rowerem i wpadam do kanału. Tak, bo nawet nie było znaku końca ścieżki. No i tu jedziemy dalej rowerami. I taki pyk! Mostek kolejny. No co tu masz za problem? No, są deseczki nabite. To już na deseczkach dasz radę podjechać. Maciek, ty nie dasz rady. No i to podjedź sobie z tymi sakwami. Po tej śliskiej desce. Ty kluki przejechałeś, a tu byś nie dał rady. Ale kluki. Tam miały swoje mostki. To co to taki mostek? Nie ma, widzisz, pal, dobrze, że przyszedłeś na piechotę, bo tu nie można wjeżdżać rowerem. Jest dlatego zakaz. Zostawiliśmy rowery w hotelu naszym. No. Fajne to molo, fajne. Fajne, takie najdłuższe. Takie najdłuższe gdzieś tam jest tak podobno. Mi się wydaje, że ono jest najdłuższe. Nie zauważyłeś tego? Nie. Dłuższe w Augustowie. Mi się wydaje, że ono jest najdłuższe. Wojtas na rozrabiał i teraz musimy iść do prawnika. Także tutaj jest kancelaria radcy prawnego, to tutaj właśnie idziemy.